Dzień dobry Państwu. Kiedy cieplej za oknem, kiedy słońce świeci, to nam też staje się o wiele raźniej i jesteśmy pewni, że Państwu także. Pięknie rozpoczęła Magdalena. Jakie piękne trzewiki, Magdaleno, dziękuję nabyłaś. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci znawczo. Proszę Państwa, witamy Państwa bardzo serdecznie. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ach, to wiosenny dźwięk z ptaszków w Powsinie. Posłuchaj, to nie ptaszki w Powsinie, ale ja mam wrażenie, że my do tego dźwięku wrócimy w programie. Wrócimy, czyli to jest syrenka. A jak syrenka... Brawo. Wiesz, jak była jedna z pierwszych, nazywała się takich siłowni w Warszawie? No. Na Hali Gwardii? Syrenka. Syrenka była taka siłownia. Tak. My o syrenkach dzisiaj porozmawiamy, ale porozmawiamy też... To jest w ogóle nieprawdopodobne, że musimy mówić w czasie przeszłym. Porozmawiamy o człowieku, który z miłośnikiem... Droga Magdaleno, ale ty pamiętasz ten dźwięk jeszcze? Tak, pamiętam, bo mój tata aspirował do takiego samochodu, także pamiętam taki dźwięk. Z nami miłośnik motoryzacji Wojciech Kozłowski. Jesteśmy w Olsztynie, witamy serdecznie. Dzień dobry, szukamy pana Wojciecha tam, pan tu, Wojciech, wszędzie. Patrzę. Dzień dobry, jestem. Panie Wojciechu, patrzę, które drzwi pan posiada? Czy tam ma pan tak zwaną syrenkę z porywaczami? Zaraz pan wyjaśni, o co to chodzi. Czy ma pan tą taką inną? Ale tu widzę, porywacze są. Bardzo ludzie naprawdę... Tak? Panie Wojciechu, nowa syrenka. Zna pan konstrukcję, samochód już można było zobaczyć na drogach. Ja nawet miałem okazję się przejechać, poprowadzić taki samochód. Nie ma pan zakusów, żeby tak sobie... Świetnych tras. Pozdrawiamy serdecznie, trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego i zdrowia przede wszystkim dla pana. Dziękuję bardzo, również Państwu wszystkiego dobrego życia. A jak już